Bar sałatkowy w Pixarze. Czas oczekiwania 5 minut. Skąd ten przestój? Specjalistki od shadingu za bardzo się przejmują. Czy to fraktal? Chyba tak. Ta forma się powtarza. Omówmy to gdzie indziej. Jestem Beth. Zajmuję się shadingiem. Anna, ja też. Ta lekcja dotyczy wzorów, których stale używamy w shadingu. Pracujemy nad wyglądem tego, co jest w filmie. Samochodów, owadów, drzew, kosmitów. Powstają jako obiekty 3D, bez swoistej powierzchni. Dzięki naszym teksturom wszystko wydaje się zrobione z prawdziwych materiałów. Istotne, wydaje się. Nie chcemy wiernie odtwarzać rzeczywistości. Staramy się uchwycić najważniejsze cechy, by efekt był wiarygodny. Taka cecha to często wzór. Pracę nad powierzchnią zaczynamy od odniesień, obrazów lub prawdziwych obiektów. Interesują nas na przykład kolor, oświetlenie, czyli reakcja powierzchni na światło oraz jej gładkość. Omówmy to na przykładzie Arla. Dobry dinozaur miał wyglądać młodo i świeżo. Skórę wzorowaliśmy na sukulencie z rodzaju Titanopsis. Obserwując roślinę, określiliśmy, co będzie odpowiednie dla Arla. Przede wszystkim komórki, będące głównymi elementami wzoru. Mają jednolity kolor i nieco ciemniejszą otoczkę. Powierzchnia rośliny lśni, ale łagodnym blaskiem, nie ostrym. I wreszcie komórki głównego wzoru trochę wystają. Powierzchnia nie jest gładka. Po określeniu głównych cech zaczęłyśmy projektować wzór. Żeby wydawał się naturalny, było potrzebne coś jeszcze. Losowość. Dziwne, ale przekonującą losowość trudno jest uzyskać. Komputer świetnie tworzy regularne wzory, ale w przyrodzie większość wzorów ma odmiany i nieregularności. Losowość kontrolowana. Uzyskanie losowości u Arla okazało się wyzwaniem. Stosowałyśmy ciekawe metody, które wam zaprezentujemy. Wykorzystacie losowość do własnych wzorów. Później będziecie patrzeć na świat jak technicy od shadingu. Spójrz na wzór pęcherzyków w bułce.